Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Minął miesiąc. Serdecznie witam w studiu telewizji Trwam pana profesora doktora habilitowanego Jerzego Roberta Nowaka. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam gorąco, jak zwykle. Bardzo dużo materiału. Tak, panie profesorze. Literatura na tym stole zgromadzona przez pana profesora. To jest tylko skrót, ale to już świadczy o tym, że dzisiaj tematów bardzo wiele, bo pomimo tego, że miesiąc luty jest miesiącem krótkim, a wydarzeń także w skali międzynarodowych, ale również tych naszych ojczyźnianych, bardzo wiele. No, niektóre tylko teraz leciutko zasygnalizuję. No, już 1 lutego nasz dziennik Episkopat za telewizją Trwam. Kolejne potwierdzenie poparcia Episkopatu dla telewizji Trwam, która jest blokowana w tak niedemokratyczny sposób, łamiący wszelkie zasady. Ale najważniejszym wydarzeniem dla mnie miesiąca lutego to była rezygnacja papieża Benedykta XVI, znakomitego papieża, wielkiego papieża, no i w związku z tym różne komentarze. I przy okazji od razu przy tej rezygnacji ubolewam, ale przecież ma prawo, dla mnie zrozumiałe są intencje oczywiście Benedykta XVI w sytuacji, gdy tyle wyzwań, a choroba stoi na przeszkodzie, siły nie te, to zrozumiała rezygnacja. Ale przy okazji objawiły się kolejny raz siły złego, wręcz podłości. Myślę tutaj o okładce Angory, gdzie jest postać Benedykta XVI na okładce i stwierdzenie: nie żegnam was czule, żegnam was ciule. No jest to chamstwo niebywałe, tym bardziej, że to chamstwo sugeruje, że papież odnosi się z pogardą, lekceważeniem do ludzi, był to papież znany ze skromności. Właśnie Grzegorz Górny, zresztą świetny publicysta, napisał o nim: skromny pracownik winnicy pańskiej, który nie dążył do żadnych awansów, zaszczytów. Sam Benedykt mówił o własnym pontyfikacie: pozostało mi więc jako pocieszenie, że obok wielkich papieży muszą być także i mali papieże, którzy wnoszą co mogą. No myślę, że był wielkim papieżem, reprezentował bardzo stanowcze, jednoznaczne podejście, które w obronie Kościoła, w obronie wiary, w obronie wartości przeciw cywilizacji śmierci. I to właśnie budziło wobec niego tak wiele wściekłości, gniewu takich osób jak te ze środowiska Angory czy Gazety Wyborczej. To na przykład pani Katarzyna Wiśniewska, znana skądinąd też z ataków i na Radio Maryja, i na Kościół generalnie. O, wielokrotnie go atakowała, z parę dziesiątków razy w Gazecie Wyborczej, a oto tuż po jego odejściu, decyzji o odejściu 12 lutego. Pancerny kardynał, no typowe określenie pani Wiśniewskiej. Papież nie może być królem. To znów Gazeta Wyborcza. Z punktu widzenia reform bilans Benedykta XVI jest najgorszy od 200 lat. No oczywiście dość haniebne pomówienia, ale ja już mówiłem tutaj w Radiu Maryja i w telewizji Fan, przy innych okazjach, na spotkaniach, że obserwujemy ogromne nasilenie agresji ateistycznej w Polsce, bardzo często idącej w parze z agresją antypolską. To się tak pięknie łączy dla niektórych. No, Palikot tu symbolizuje z jednej strony ataki na Kościół, a z drugiej odrzucić polskość. No i na przykład jedną z ikon pisma Fakty i Mity jest rysunek granatu wojskowego podpisany hasłem "wrzuć na tacę". Jednoznaczne nawoływanie do terroryzmu, mordowania katolików.
tych pism, które atakują Kościół, jest bardzo wiele. Przekrój, tam okładkę, bo Boga nie ma. W Polsce, w tym dzień, popisano się reklamą, tekstem Holendra, który twierdził, że ofiar księży pedofilów mogły być tysiące. I oto znów wyjątkowo chamski, potworny tekst na okładkę Newsweeka, redagowanego przez Tomasza Lisa. Polski Kościół kryje pedofilię. Wiadomo, czyli sutanna, chłopaczek molestowany, symbolizuje to, że duchowni wszyscy to pedofile. Tak jak gdyby było z kolei o nauczycielu czy profesorze, gdyby zrobiono coś takiego, to by była sugestia, że po prostu roi się od pedofili i jest to wyjątkowo haniebna okładka, podła. I przykro mi, że to plugastwo musiałem tu pokazać, ale chodzi o to, że zbyt często nie doceniamy rozmiarów zła, które się czai wokół nas, które atakuje niesamowicie. A ja uważam, że naprawdę dojrzał czas, to jest moje zdanie subiektywne. Mówiłem to zresztą wczoraj na spotkaniu w Nowym Dworze Mazowieckim. Dojrzał czas do ogłoszenia listu episkopatu, który by powiedział bardzo wyraziście to, co trzeba na temat agresji ateistycznej, może także równocześnie o agresji antypolonizmu, niszczenia wartości jako takich. I ja myślę, to może nie należy tylko do episkopatu, ale do poszczególnych duchownych. Myślę, że powinni zachęcić swoich wiernych do tego, aby nie kupowali takich pism jak Angora, jak Newsweek, które obrażają wartości nam drogie, nam święte, które po prostu szkalują i oczerniają. Dla mnie kupowanie takich pism jest po prostu nonsensem, fatalnym błędem. Można się zastanowić, czy w ogóle na przykład program Tomasza Lisa nie powinien być wreszcie też bojkotowany. Jeśli ktoś świadomie tak jątrzy, jak robi to Lis, choćby z tą ostatnią układką, ale mówi Angora, tyle, że tych pism jątrzących jest naprawdę wiele. To jest większość mediów. A oto znów Gazeta Wyborcza, odpowiedni tytuł, Katarzyna Wiśniewska, biskupi i ryzyk niszczą Kościół. Obrończyni Kościoła się znalazło. Zamówita. Ileż ataków ta jedna osoba przeprowadziła przeciwko Kościołowi, a tutaj właśnie niestety referuje poglądy dominikanina Wiśniewskiego, który zapragnął taniej sensacji, że brukowej, podobnie jak kilku innych dominikanów, którzy odeszli z Kościoła, on nie odszedł, ale po prostu atakuje z niesamowitą werwą Kościół, rozlicza polski Kościół. To ma być jeszcze druga część jego tekstu w Tygodniku Powszechnym, do którego, przypomnę, pamiętam, chyba w 93 czy 94 roku zwrócił się papież, jego świątobliwość Jan Paweł II, z listem do naczelnego Turowicza, do naczelnego tegoż tygodnika, Jerzego Turowicza, z ubolewaniem, że tygodnik w tych trudnych chwilach dla Kościoła nie pomagał Kościołowi, nie bronił go. Teraz właśnie Tygodnik Powszechny wybrał ten tekst Wiśniewskiego do ataku na Kościół, do ataku na Radio Maryja, telewizję TVAM. Nie podobają się Wiśniewskiemu między innymi marsze protestacyjne w obronie telewizji TVAM. To, że mszę odprawiają biskupi, między innymi wymieniony w tekście drohiczyński biskup Antoni Dydycz. Według dominikanina są to zazwyczaj imprezy głęboko pogańskie, nie mające
nic wspólnego z prostowaniem ludzkich sumień. Oto znalazł się samozwańczy mentor, który w takiej sytuacji, w jakiej znajduje się Kościół, chce koniecznie pośpieszyć w sukurs nie obrońcom Kościoła, a tym, którzy Kościół napastują. Tak jak ksiądz Boniecki stanął, tak się fotografował się z obok Nergala, znanego z podarcia Biblii i tak dalej. Jeszcze jeden, panie profesorze, element także bardzo ważny. Atak na ojca dyrektora, na Radio Maryja, na poszczególnych księży biskupów w czasie, kiedy trwa drugi proces koncesyjny odnośnie możliwości przyznania telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. No więc, no właśnie, nie jest to przypadkowe. Kiedy czołowa stacja katolicka, bezkonkurencyjna pod każdym względem, jeśli chodzi o rozmiary tematów, ilość prelegentów, iluż tu przeszło znakomitych osób z różnych środowisk, ubiega się o tą zasłużone, o konieczne dla niej w tym świecie, gdzie dominują różne stacje TVN, Polsaty i tak dalej, nawet telewizji publicznej, to pan Lis przecież wyczynia różne rzeczy w telewizji publicznej, i kiedy wtedy ta nasza telewizja stara się o przyznanie koncesji, to jest taki cios w plecy ze strony ojca dominikanina. Wiem, że ja muszę powiedzieć, że paru ojców dominikaninów, to ojciec Bartoś, były ojciec Bartoś, albo był jezuita Obirek, tak długo walczyli z Kościołem, aż potem w pewnym momencie przeszli już zupełnie na drugą stronę. Ciekaw jestem, co jeszcze zrobi ojciec Wiśniewski. Teraz kilka, no właściwie 10 dni temu miałem możliwość dłuższej rozmowy z jednym z moich ulubionych hierarchów, biskupem świdnickim decem, byłym rektorem Wydziału Papieskiego w Wrocławiu. Wygłosiłem zresztą też wykład osobny dla jego seminarzystów i muszę powiedzieć, z dumą dostałem od księdza biskupa pierścień na krzyż diecezji świdnickiej za obronę polskości. Mówię, są tacy wspaniali duchowni, można by długo wymieniać, arcybiskup Dzięga Szczecieński, ale po biskupa Dydycza, Stefanka Frankowskiego i tak dalej, wielu wspaniałych duchownych hierarchów, arcybiskup Michalik, ale równocześnie niestety stykam się ostatnio nie jeden raz z bojaźliwymi księżmi, którzy, bojąc się nagonki, bo tamci mają pieniądze, tamci mają wpływy, tamci mogą nie dać na remont kościoła, nawet choćby był zabytkowy, tamci mogą przeróżne sposoby ograniczyć, atakować, tak jak to Boni zrobił, za rzekomą mowę nienawiści tego z księży. I na przykład spotkałem się z takimi przypadkami, że ksiądz przerażony tą groźbą nagonki nie zgodził się, żeby u niego wystąpić z prelekcją na tematy historyczne, na tematy patriotyzmu, obrony polskości, obrony Kościoła. Czy to musi trwać? A ja osobiście mówię, raczej zachęcałbym, żeby wreszcie Kościół przestał być bezbronny. W mojej książce, w tym drugim tomie Żydzi przeciw Żydom o zbrodniach policji żydowskiej, dałem rozdział wstępny. Dlaczego Polacy są tak bezbronni? I to polscy parlamentarzyści, politycy, środowiska patriotyczne, że tak słabo reagują, że tak wiele znosimy. Ale ja uważam, że Kościół też jakoś nazbyt biernie znosi, moim zdaniem. Ja mówię teraz już o duchowieństwie wyższym, średnim w ogóle, to ten atak. Bo ja uważam na przykład, że te pisma, takie pisma powinny być poddane zdecydowanej krytyce. Oczywiście, że to są śmieci, tego typu okładki, ale nie można lekceważyć faktu, że ten jad trujący rozsiewa się z tygodnia na tydzień. A mówię, a tak przyzwyczajono do tego, że się nie reaguje.
Ja ogromnie się ucieszyłem, kiedy arcybiskup Michalik szereg razy piętnował kłamstwa Grossa, ale na przykład nie mogę zrozumieć, dlaczego nie było jakiejś dużo bardziej zdecydowanej reakcji na to, co wyczyniał Znak, niegdyś katolickie wydawnictwo, drukując dwukrotnie książki Grossa, Strach, a potem Złote Żniwa, szkalujące hierarchów polskich, w tym jednego z największych hierarchów, kardynała Sapiehę, notabene współtwórcę, człowieka, który ogromnie pomógł w utworzeniu Znaku jako wydawnictwa. A podawałam w swych książkach dowody, jakim fałszem są kalumnie rzucane przeciwko niemu przez Grossowi. A może trzeba byłoby wrócić do rzucenia, do starych obyczajów? Bo to nie były aż takie złe rzucenia, po prostu klątwy wręcz. Zatem nie wiem, jakiejś formy albo zdecydowanego napiętnowania. Panowie, to co robicie nie jest ani chrześcijańskie, ani polskie, ani zgodne z prawdą. Chociażby podania takiego oświadczenia i przestrzegającego przed tym, że na przykład taki Znak nie powinien w przyszłości wydawać żadnych książek katolickich, związanych z Kościołem, bo tak się uwiarygodnia w sytuacji, kiedy równocześnie szkodzi Kościołowi, obrazowi Kościoła, obrazowi chrześcijaństwa w Polsce. Przy okazji wspomniałem o biskupie Decu. Dziękuję organizatorom wspaniałego takiego pobytu odczytowego, mogę powiedzieć podróży odczytowej po Dolnym Śląsku. Te tłumy choćby we Wrocławiu na Wydziale Papieskim, ponad 400 osób, pełne sale w Lubaniu, Bolesławcu, Świdnicy i Legnicy, po paręset osób. Byłem bardzo wzruszony, bo to pokazuje, jak bardzo ludzie potrzebują dodatkowych faktów i konkretów. No cóż, ja tutaj, choć moja pamięć już trochę słabnie, ale staram się żywie dorzucać jak najwięcej faktów ułatwiających zrozumienie tego, co się dzieje, a także działanie w przyszłości. I tu apelowałbym dzisiaj po rozmowach telewizyjnych i radiowych, żeby raczej odnoszono się o wiele większym stopniu do tych głównych tematów, które poruszam. Zagrożenie dla Kościoła, dla polskości, dla demokracji w Polsce, niszczenia polskiej gospodarki, niszczenia Polski i zastanawiania się nad tym, jak z tego wszystkiego wyjść. Najmniej mnie cieszą ataki na poszczególne partie prawicowe czy patriotyczne. A ta jest zła, tamta zła. Nie. Te ataki tylko szkodzą, bo prędzej czy później, jeśli będą trwały między nami różnego typu animozje, między różnymi środowiskami patriotycznymi i partiami, no to przegramy kolejny raz w 2015 roku. A dla Polski to będzie absolutna, bolesna klapa, straszna. Także przed tym przestrzegam. A zachęcam w trakcie spotkań, jak Państwo dobrze wiedzą, dopuszczam możliwie szeroką dyskusję, to raczej już organizatorzy czasem ucinają, nie ja, broń Boże, uważam, zresztą im trudniejsze pytania, tym lepsze. Otóż 9 marca w sobotę będę miał spotkanie o godzinie 15 w Biłgoraju w Kolegium Licencjackim UMCS-u, ulica Wira Bartoszewskiego 10, 10 marca w niedzielę o godzinie 14 w Lublinie, ulica Gospodarcza 7, przepraszam, jestem po grypie, jeszcze półtora, przedwczoraj miałem 39,5, także modliłem się, prośby zostały spełnione, wysłuchane, żeby minęło zagrożenie dla dzisiejszego programu, więc parafia Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie, godzina 14 w niedzielę i z kolei 10 marca, też niedziela, Lubartów, a tu coś tam chyba godzina 17, ulica Cicha 6, świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej, w telewizyjnej programie powiem dokładniej.
bo coś nie zapisałem. 11 marca, poniedziałek, Puławy, godzina 17, dom chemika, ulica Wojska Polskiego, i 12 marca Ryki, to 11 marca Puławy, 12 marca Ryki, wtorek, godzina 18, kino Renesans przy ulicy Warszawskiej. A teraz do tych spraw, które gospodarczych, też podstawowych. Znaczy ja uważam, że podstawowa krytyka tego, co się dzieje, poza oczywiście sprawą ataków, krytyki, ataków, agresji ateistycznej i antypatriotycznej, to powinna być poświęcona dobijaniu Polski w przeróżnych dziedzinach gospodarki, a równocześnie bogaceniu się pasożytniczej klasy rządzącej. No były te protesty w związku z przydziałem nagród w Sejmie, które tak pięknie rozdysponowała pani Kopacz, sama 45 tysięcy złotych, inni 40 tysięcy w Senacie, kiedy biedna Polska jest w takiej sytuacji, w jakiej jest. Borusewicz sobie przyznał 50 tysięcy złotych, ale okazało się, że prezydent rozdał swoim doradcom też nagrody. 500 tysięcy złotych, doradcy średnio otrzymali po 39 tysięcy złotych. A najlepszy był tutaj Nałęcz, który krytykował najpierw tych z Sejmu, że to skandalicznie nazwał premię skandalicznymi. A okazało się, że obłudnik sam wziął niezłą premię, no 36 tysięcy z kancelarii. Tu czytam znów takie trzynastki. Właśnie urzędnicy na państwowym, samorządowcy na początku roku biorą dodatkowe wypłaty. No i tu z różnych miejsc takie trzynastki bierze władza po kilkanaście tysięcy przeciętnie tam w różnych miejscach. No rozmiary tego procederu są niesamowite. Tu z kolei skandal w Urzędzie do Spraw Wykluczeń Arłukowicza. Pracowali pół roku, nic nie zrobili, a dostali nagrody. No też są to duże rzeczy. No więc, a równocześnie tak wiele rzeczy tonie w Polsce, upada. Właśnie w Świdnicy dowiedziałem się z 10 dni temu, że w ciągu tych 20 lat tak zwanej transformacji w Polsce, raczej patologicznie chorej transformacji, można powiedzieć złodziejskiej transformacji w ramach kapitalizmu politycznego czy bezpieczniackiego, jak niektórzy nazywają, czy nomenklaturowego, padły wszystkie większe zakłady w Świdnicy. Parę lat temu dowiedziałem się, że padły wszystkie większe zakłady w Łodzi, tak wielkim mieście przemysłowym. Byłem kilka tygodni temu Lęborg, Słupsk, tamte regiony. Tam też wszystko ogołocone z przedsiębiorstw. Polacy wegetują na bezrobociu albo mają możliwość wyjazdu. Przeszło tak wiele rzeczy za bezcen w ręce zagraniczniaków. I ja tu mam propozycję. Tu zwracam się teraz do 2015 roku. Zostało do wyborów z 2 lata. Do PiSu jako najsilniejszej partii, ale i do innych, do Solidarności, do Kół Radia Maryja, do klubów Gazety Polskiej, do Solidarnej Polski, partii Jurka, do narodowców. A zacznijcie, panowie, może ktoś już zaczął, robić taki bilans, żeby zachęcić w każdym województwie, i to będzie największy efekt takiego zwykłego obywatela, patrioty w województwie, jeśli będzie się starał, żeby powstały takie komitety, które będą zbierać bilans korzyści i straty w okresie transformacji od 1989 roku w naszym regionie.
No myślę, że to byłoby ogromnie pouczające. To wie, czy studenci WSKS-IM nie powinni się też zabrać za to. Są z tak wielu różnych miejscowości. Ale wszystkim apeluję do Kół Radia Maryja, klubów Gazety Polskiej, do przeróżnych środowisk politycznych. Róbcie takie wykazy. I dla tych ciągle wierzących w Zieloną Wyspę, w cud gospodarczy transformacji Polski, a jak go wykpił, wyszycił gruntownie profesor Witold Kierzun w książce Patologia transformacji. Widać, do jakiego stopnia padamy, dogorywamy jako kraj przez to, że tak, a nie inaczej przeprowadzono tą transformację kosztem obywateli, ale z zyskiem dla przybyszy z zewnątrz, plus różnych złodziei krajowych, dobrze usytuowanych, bardzo często z tej starej nomenklatury. Także mówię, moja propozycja jest taka. Analizować w każdym regionie, ale niech to będzie jak najszybciej, zabrać się za analizę, ile upadło przedsiębiorstw dających nieraz utrzymanie dla tysięcy osób. W jaki sposób to nastąpiło? Przedsiębiorstw, jak upadło polskie kupiectwo, niszczone przez konkurencję supermarketów, których nawet nie opodatkowano. No jak można być do takiego stopnia bezbronny? Ja nie wiem, czy nasz naród został pozbawiony jakiejkolwiek możliwości instynktu obrony, instynktu samozachowawczego. Nie rozumiem tego. Tu są nagrody tego typu, a tu równocześnie czytam w sieci Janusza Szewczaka, zresztą świetnego ekonomistę, ja bym go chętnie widział też w parlamencie. Długi zaciągnięte przez Gierka Polacy spłacali ponad 10 lat. Długi ekipy Tuska będą spłacać 10 razy dłużej. A teraz inny tekst od 20 lutego. 360 tysięcy Polaków czeka na operację zaćmy. Ile... jak długo będą czekać. Na przykład we Wrocławiu trzeba czekać 1186 dni, 1050 w Elblągu. No, to wszystko jest straszne. Ale równocześnie nagrody. Nagrody, nagrody. A przecież są inne wzory. Otóż czytam właśnie tekst o Fidesz bije rekordy popularności dalej na Węgrzech, też w sieci. I z powodu trudnej sytuacji finansowej państwa Orban zakazał przyznawania nagród pieniężnych podległych sobie pracownikom. Jak mówił, w firmach, które tracą oraz w państwach, które mają kłopoty, nie można wypłacać sobie premii, bo jeśli to uczynimy, zniszczymy swoją przyszłość. Tak postępuje prawdziwy mąż stanu, patriota w takich zasadniczych sprawach. Ten wzorzec węgierski powinien być naśladowany zresztą. Są tego typu przykłady w czasie wojny, kiedy Churchill wzywał do nawet, żeby w czasie kąpieli wannę napełniać do połowy, oszczędzać wodę. No wszystko, jak jest zagrożenie, a tu równocześnie hulaj dusza, piekła nie ma. Przynajmniej jeśli chodzi o pasożytniczą elitę, to chyba dominuje to hasło. Dalsza sprawa z tym związana, no to ja ciągle ostrzegam, ciągle alarmuję, że czasem, jeśli się nie przygotujemy należycie, jeśli nie będziemy ogromnie mocno pracować dzień po dniu na różne sposoby, no między innymi na przykład proponowałbym taką ulotkę do PSL-u, lowców, czy do rolników. Zastanówcie się, co partia chłopska, nazywająca się Partią Chłopską, PSL, zrobiła dla ukrócenia niegodziwego procederu pośredników rolnych, którzy kupują za bezcen na wsi od rolników mleko, mięso, żywiec, jabłka, to tam wszystko ogromnie tanio, a potem sprzedawane to jest w sklepach po wielokrotnie wyższych cenach. Na Węgrzech to premier ukrócił to, też ukrócono to. A tu partia chłopska jest w koalicji rządzącej. I co zrobiła dla ukrócenia? Chodzi mi choćby o takie pytania, krótkie. Niech się tłumaczą. Owszem, pierwsi do
zgarniania różnych posad. Teraz mówię, można, ja ciągle ostrzegam. Jeśli będziemy tylko prężyć muskuły, a nie będziemy dążyć do jakiegoś szerszego zjednoczenia, wspólnych list w wyborach, współdziałania, to można będzie przegrać o te 2, 5, bo i więcej procent, ale najgorzej byłoby jakby o 2 czy 1%. To zdarzyło się w partii Orbana w 2006, ale potem wyrównała sprawę. I dzięki tej ogromnej pracowitości wygrała tak zdecydowanie. Ale ja przypomnę, że jeszcze tu nie tylko chodzi o to, że trzeba walczyć, ciągle mówię, nie tylko z PO, ale także z SLD, Ruchem Palikota, PSL-em, ale także z przeważającą częścią mediów, które odwracają uwagę przez różne tam historyjki o matce Madzi, czy jeszcze czymś tam innym, albo teraz homofobia, czy pięciorzędny problem, co za problem. Nikt homoseksualistów czy lesbijek nie prześladuje, natomiast raczej oni starają się nachalnie prezentować teraz, żeby ojciec się chwalił, że mój syn jest gejem i tak dalej. Są w ogóle jakieś niesamowite, chore nonsensy, że w tej cywilizacji się pojawiły, ale to ma spychać wszystko inne w cień. Niech się dyskutuje o związkach partnerskich, a nie dyskutuje o głodzie, o tym, że bardzo wielka część dzieci polskich jest zagłodzona, niedożywiona i tak dalej. Jak wielka jest ilość bezdomnych. I teraz rola mediów, ogromnie skandaliczna, przeważającej części mediów, jest znana od lat. Dlatego takim przeszkadza Telewizja Trwam i Radio Maryja, bo prostuje te kłamstwa, bo wiele lat temu mówiły te nasze media o złodziejskiej prywatyzacji, ostrzegały, alarmowały. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Ja się na przykład obawiam, chciałem to dzisiaj szczególnie mocno podkreślić. No może to jest właśnie główny temat faktycznie mego dzisiejszego wystąpienia, że w Polsce następuje pełzające ograniczanie demokracji. Idziemy tak w stronę Łukaszenki czy nawet Putina, jeśli chodzi o to ograniczenie demokracji. I dopiero się to widzi, jak się czyta, przegląda tą ogromną ilość prasy. No ja mam to nieszczęście, że przeglądam te 7 gazet, 17 tygodników, a nawet 19 czy 20, bo doszło w sieci do rzeczy i Gazeta Warszawska, Ników plus 7 miesięczników. I wtedy dopiero, i to są lektury smutne, straszne, bo poza tym, że ciągle widzę, jak wszystko się sypie w gospodarce, w służbie zdrowia, w edukacji i tak dalej, to jeszcze rozmiary nękań ludzi w różnych miejscach z powodu poglądów. To widać w terenie szczególnie mocno te zastraszania. I to jest, no ale tak my patrzymy po prostu zbyt często. Nasi różni autorzy, publicyści patrzą na poszczególne jakieś wydarzenia, a nie łączą je w łańcuch wydarzenia. To dopiero wtedy ma tą wyraźną wymowę, wyrazistą, jeśli się to połączy, cały łańcuch wydarzeń. No to wtedy zobaczymy, że te ostatnie 2 lata to jest niesamowity ciąg posunięć dla ograniczenia demokracji, dla osłabienia przeciwników potencjalnych. I to jest coś, co mi przypomina taktykę stosowaną przez krwawego dyktatora stalinowskiego Węgier, Matiasza Rakosiego, krwawego Macieja. On nazwał to taktyką salami wobec przeciwników z partii prozachodniej. To było z pomocą, oczywiście robił to Sowietów, tam wtedy było dużo bezczelnie, aresztowania, w każdym kroku. Że to taktyka salami, że obcinał po plasterku, tak tam. Tu ciął, tam uderzył i tak kawałeczek po kawałeczku, aż partia, która miała większość w parlamencie, zmalała i się rozpadła.
Otóż jak ja patrzę na niektóre posunięcia, ich ciąg, to wygląda to dość przerażająco. Akurat dobry tytuł wywiadu z profesorem Piotrem Glińskim: Demokracja w Polsce umiera. On pokazuje, jak odbiera się opozycji należne prawa, jak się łamie, jak ogranicza się rolę Sejmu, nie funkcjonuje debata publiczna, ale przecież uderzenie w telewizję Trwam to jeden z najjaskrawszych przykładów. I cóż, ile razem podpisało dotąd protest w sprawie telewizji Trwam? Prawie 2,5 miliona obywateli. Prawie 2,5 miliona obywateli. Dodając swój PESEL, adres, dane osobowe, bo plus także byli na przykład ci, którzy się bali. Ponad 10 tysięcy naukowców. Tyle manifestacji. No i co? Jak groch o ścianę nie znaczy. Inne są dopuszczane, a tu jest blokowane. Jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o podsłuchy w Europie. Aresztowanie pod wyimaginowanymi zarzutami, świadek koronny, jakoby to złożył, a może miał swój interes, lidera kibiców Staruchowicza, który miał nieszczęście wymyśleć to słynne hasło o Tusku, którego rząd obalą kibole. Antykomor aresztowany rano o 6:00, rewizja 8 panów aż z bezpieki. No jak widać, tu akurat w końcu nie skazano go za Zybertowicza. Tu się specjalizuje Michnik w wytaczaniu procesów, Jagora, ale też Wałęsa swoje zrobił, Wyszkowskiego i tak dalej. Ustawa o zgromadzeniach, ograniczająca wolność zgromadzeń, to inicjatywa prezydenta, który dalej w sondażach ma takie dobre notowania. I co? Nawet profesor Płatek na łamach Gazety Wyborczej przyznała, że to blokowanie, że to jest kneblowanie z wolności zgromadzeń. I teraz widzę, jak wiele robi się dla blokowania spotkań ludzi prawicy. Różnego typu przedstawicieli środowisk patriotycznych. Ktoś mi zaproponował spotkanie w Siercach. Dobrze, bardzo chętnie. A nawet nie, no to co to jest? Co to za atmosfera? Przypomina mi zresztą nic nowego, jak to w Opolu za 7. razem gdzieś znaleziono wreszcie se w hotelu. Przecież to wolność zgromadzeń, także powinna być dopuszczalna. A tu blokuje się na uniwersytetach pod takim czy innym pretekstem. I to ma być wolna Polska. Tej oczekiwaliśmy. I czy rzeczywiście możemy śpiewać Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie, czy raczej ten w sytuacji, gdy tak to wszystko jest blokowane, Ojczyznę wolną raczej zwrócić Panie, Ojczyznę z wolnością zgromadzeń, Ojczyznę z wolnością mediów, Ojczyznę, gdzie można się wypowiadać bez obaw, że zostanie się zastraszonym, usuniętym z pracy. No wczoraj właśnie organizatorem spotkania w Nowym Dworze był pan, który pracował, doktor, który lekarz, którego usunięto też z pracy i teraz ma praktykę prywatną. Tylko za to, że miał jakieś, wyrażał swoje poglądy. No ale teraz rzecz dla mnie szczególnie straszna. Czytam swoisty projekt ustawy o bratniej pomocy. Tak już jest nazywana. Rząd chce dać zgodę funkcjonariuszom obcych państw na używanie broni i stosowanie środków przymusu bezpośredniego. Niebezpieczna ustawa. Wiesław Johan, prawnik, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, w rozmowie w polityce.pl skomentował sprawę następująco. To jest kuriozum. Dla mnie to jest szokujący projekt. Co to ma być? Wzywanie bratniej pomocy, jakby było w 56 roku na Węgrzech, czy w 68 roku w Czechosłowacji. To jest jakieś głębokie nieporozumienie.
organów w ręce funkcjonariuszy państwa obcego. Czytam tutaj Gazetę Codzienną, ustawa o bratniej pomocy, czytam Gazetę Warszawską, czy Tusk chce nas pozabijać. Jest tych, tego typu tekstów inny tekst. Ustawa o bratniej pomocy wystawia nas na największe niebezpieczeństwo czasu upadku komunizmu. To piszą publicyści, proszę. Ale ja widzę za mało reakcji na tak groźną sprawę, jaką interwencję. A może, a jaką mamy pewność, że Tusk, jeśli przegra wybory, a jeszcze mogą być też fałszowania wyborów, to żeby zablokuje oddanie władzy w ręce ksenofobów i oszołomów i zyska poparcie Angeli Merkel, innych granicy, pana Hollanda, Putina też. Czy Tusk jest zdolny do działania przeciw demokracji i przeciw konstytucji? Otóż ja przytoczę. To jest moja książka Platforma Obłudników, wyczerpana jakoś. A szkoda, no trudno, ja nie mam środków do dofinansowania na wznowienia. A szkoda, że żadna z prawicowych partii politycznych nie zainteresowała się tą książką, bo takiej książki o Platformie nie ma, ich portretów. A tu bardzo szczegółowo analizowałem różne wypowiedzi Tuska i jego kolegów. I na przykład taka oto wypowiedź z 30 maja 1992. Tusk w Radiu Z w dwa dni po uchwale Sejmu RP w sprawie agentów SB. Zniszczyć ten rząd. Najgorsze wyjście, nawet niedemokratyczne, nawet niekonstytucyjne, jest lepsze niż rząd Olszewskiego. Nawet niedemokratyczne, nawet niekonstytucyjne. Już 20 lat temu ten pan, który jest naszym premierem, zadeklarował swoje podejście. Dla niego demokracja, konstytucja są rzeczy nieważne. Ważne są jego poglądy, jego grupy czy jego kliki i gotów jest zrobić wszystko dla zapobieżenia zmiany władzy. Utraty posad przez jego kolegów, teraz powiedzmy sobie, posad tak znakomicie premiowanych. I teraz ja uważam, że powinno się bić na alarm, na cały głos. I tu właśnie partie, nie tylko gazety prawicowe, niektóre ten, ale wszystkie partie polityczne, mówię, powinny, czy to PiS, czy Solidarność, czy Solidarna Polska, czyli powinni występować ich przywódcy ten temat, słać ostrzeżenia do Europy. Ja patrzę, jaką akcję rozwinięto przeciwko rządowi Orbana, który przestrzega demokracji, ma większość narodu za sobą. W zeszłym roku w styczniu 500 tysięcy osób manifestowało w Budapeszcie na rzecz rządu Orbana, na 10-milionowy kraj, tak 2 miliony na Polskę. A jaki wrzask był, że ogranicza media, dyktatura, wrzaski Amnesty International, Komisja Europejska. A dlaczego my nie wołamy, nie krzyczymy? Tu w tej sprawie powinien być maksymalny krzyk. I manifestacja, nie tylko w związku ze Smoleńskiem czy drożyzną, zresztą wszystko to, co potrzebne, czy oczywiście telewizją FAM, zresztą to można połączyć, ale w sprawie niszczenia demokracji w Polsce, bo tu się nas coraz bardziej chwyta za gardło. Się ogranicza tą demokrację, a równocześnie łamie się różne sprawy. Tu akurat Kaczyński zapowiedział, że jeśli Sejm ratyfikuje pakt fiskalny, Prawo i Sprawiedliwość zaskarży tę decyzję do Trybunału Konstytucyjnego. A po przejęciu władzy uzna pakt za nieobowiązujący nasz kraj. Dobrze, ale tutaj poparto pakt fiskalny, dla nas groźny, do którego tylko, tylko dopłacimy. Aha, wejdą, nie wyjdą, tu też. I tu dlatego apeluję o protesty. A jeszcze jedno. Mowa nienawiści. Przygotowuje się ustawę PO, projekt, o mowie nienawiści. No kolejny element. 2 lata za mowę nienawiści. Nawet, to nie jest mój bohater, wręcz przeciwnie, ten, który to mówi,
Były minister sprawiedliwości w rządach PO, Ćwiąkalski, przyznaje, że te zmiany nie są dobre. A tu się dąży do wprowadzenia tego typu ograniczeń. No i a potem można będzie interpretować, czy mowę nienawiści wygłosił przypadkiem ksiądz Piotr, ojciec Piotr Detlaff, czy obecny tutaj, czy Jerzy Robert Nowak, czy Michalkiewicz, czy jeszcze tylu, Joseph Rydzyk, którego tak skrajnie atakują. No i będzie badać to, panie profesorze, agenda rządowa, czyli układ polityczny, prawda? Tak. Czyli po raz kolejny wszystko to, co niechętne, czy nawet będące jakąś krytyczną analizą, może zostać nazwane mową nienawiści. No właśnie. Ale proponuję, mam tu, zresztą na dalszą część mam wiele te rzeczy, niektóre oczywiście powtórzę, bo chciałbym szczególnie mocno zaapelować, zaalarmować w tej sprawie tych ograniczeń demokracji i ataków na Kościół i patriotyzm. I proszę tutaj słuchaczki i słuchaczy o krótkie telefony, pytaniami albo sugestiami, a mówię tylko nie okładanie różnych partii, tak, bo ja mam wśród listów, które dostaję ich naprawdę dużo, to niestety większość to mówi, to albo krytykuje PiS za wodzostwo, albo Solidarną Polskę za rozbijanie, a tych projektów, co zrobić, żeby się dogadać, albo co zrobić w ogóle, żeby wyjść z tej batni, to ja widzę bardzo mało. A przygotowuję książkę. Chciałbym, żeby była, o to apeluję, jak najpełniejsza. I prośba, nie referaty tutaj, bo zdarzają się, że ktoś przygotuje sobie okrągły referat. Zresztą jest tyle tematów w ciągu miesiąca, jest tyle konkretnych tematów, więc jeśli ktoś chce piętnować to, co dzieje się w Niemczech, to będzie miał panią poseł Arciszewską czy inne. I ja tu chciałbym podjąć te, moim zdaniem, akurat centralne zagrożenia dla Polski i poprosić państwo o ustosunkowanie się do tych spraw. Zapraszam serdecznie wszystkich widzów telewizji TVN do współtworzenia rozmów niedokończonych. Minął miesiąc. Gościem naszej audycji pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Zapraszamy państwa do telefonowania. Raz jeszcze bardzo gorąca prośba, aby wypowiedzi były merytoryczne, na temat, bardzo krótkie i zwięzłe, aby jak najwięcej osób mogło się w dzisiejszej audycji wypowiedzieć. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, natomiast z Ameryki, z Kanady 01148. Przypomnę jeszcze numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600-300 i 536-600-400. Użytkownicy tej telefonii do naszego studia dzwonią bezpłatnie. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, telewizja TVN. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon? Zbigniew z Warszawy. Witam pani Zbigniew. Witam ojca prowadzącego, witam pana profesora. I będę miał jedno pytanie, a drugi komentarz. Otóż pytanie pierwsze jest komentarz mój. Mianowicie kupiłem Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wewnątrz był tygodnik powszechny wsadzony bez mojej wiedzy. Jest pytanie, co to są za działania? Oczywiście tam są komentarze związane z odejściem Benedykta XVI. I drugie to jest stwierdzenie. Mianowicie, ponieważ niedawno usłyszałem więcej szczegółów o programie węgierskim Orbana, proponuję, aby w Radiu Maryja, w telewizji TVN, przedstawić podstawowe zasady działania węgierskiej demokracji i przedstawienie tych powodów, dla których społeczeństwo bezwzględnie popiera rząd i władzę
węgierskie. Dziękuję. Szczęść Boże. Czekam na wypowiedź. Dziękuję pani Zbigniewie. No oczywiście tą drugą część to od razu z góry mówię z maksymalną aprobatą do tego. Żałuję, a zachęcam wszystkich do wyjazdu na Węgry na tą kolejną polską inwazję 14 marca organizowaną przez Kluby Gazety Polskiej. Mi niestety zdrowie za bardzo nie pomaga, bo za łatwo łapię różne grypy i inne na tę jazdę. Natomiast sam planuję, jeśli będę miał siły, to wyjazd na Węgry na trochę dłużej tygodni, bo od dawna zbieram materiały na temat reform Orbana, które są bardzo daleko idące, szybkie, gruntowne. To było konywane, przygotowywane przez lata w oparciu o pomoc bardzo wielu ekspertów. No pierwsza rzecz, no to już trudno mi odpowiedzieć, kto tam działał, jakie siły przy sprzedaży, co się robi, to manipulacje są różne. Tak jak widzimy, jak często wystawiane są gazety lewackie na czoło witryn. Ktoś w różnych kioskach, ktoś jest tym zainteresowany. Ktoś wydaje odpowiednie zlecenia. Bardzo proszę, telewizja Trump. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Jan z Kanady, London, Ontario. Witam panie Janie. Kłaniam się. Proszę księdza, proszę profesora. Mam jedną rzecz, którą właśnie popiera to, co profesor nawołuje. Jeśli można, mamy 2,5 miliona w rodzinie Radia Maryja, ludzi, żeby jak najwięcej manifestacji robić przeciwko tej właśnie demokracji, jaką w tej chwili nas w Polsce obdarzono. I to jest jedyna chyba pomoc, która może nam w jakiś sposób uratować Polskę, bo to jest tragedia. Ja patrzę z daleka, boli mnie serce, bo zawsze jestem z Polską. Dziękuję, to tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękujemy serdecznie, panie profesorze. Oczywiście demokracja, to możemy mówić z ironią, to trochę mi przypomina, jak to na procesach opozycjonistów w PRL-u śpiewano przed salą: pan prokurator ma rację, mamy w Polsce demokrację. Demokrację mam dziś. No jest to, tylko jest przerażające, że tyle szkód potrafiono zrobić wobec gospodarki, wobec wartości, wobec demokracji, wobec wolności przez ten krótki stosunkowo okres czasu. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kogo witamy? Sławomir z Gdańska. Witam panie. Ja odnośnie wypowiedzi pana profesora na początku, zdjęcia Ojca Świętego, Benedykta XVI w tygodniku Angora, według mnie skandalicznym napisem: żegnam was, ciule. Ja po tym wziąłem w internecie, przeczytałem, co to znaczy ciul. Oszust, łódź, czomowina, łajdak, wulgarnie osoby, do której czujemy dużą antypatię. I zaraz po tym zadzwoniłem do redakcji i powiedziałem, no co myślę o tym, że są jednak tygodnikiem polskim i powinni szanować uczucia religijne Polaków. Tam osoba w tym łączności z czytelnikami w Angorze odpowiedzieli mi, że oni rozumieją, że no niestosownie, ale ja mówię, no niestosownie, to powinniście państwo najpierw się zastanowić, co piszecie. I zażądałem kategorycznie, żeby zamieszczone zostały w najbliższym terminie sprostowania, najlepiej na pierwszej stronie. No jaki, podałem nazwisko, adres, telefon, czekam właśnie na następny numer. No, chyba przestanę jednak te pismo czytać, chociaż były ciekawe tam przedruki z różnych pism. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Pozdrawiam księdza i pana profesora. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. No nie wiem, czy nie przydałoby się w tym przypadku także wytoczenie wręcz sprawy. Goszczący mnie bardzo sympatyczni lekarze, para lekarzy z Bolesławca się właśnie nad tym zastanawiała, bo jest to... jest to w pewnym sensie i obraza głowy państwa obcego Watykanu, ale przede wszystkim ten tak bezceremonialne
potraktowanie, no zasługuje na absolutną reakcję. A ja, tak się złożyło, że akurat dzień przed tą okładką, dzień przed rezygnacją Benedykta XVI, przepraszam, powiedziałem na jakimś spotkaniu, ja tego Niemca bardzo lubię, bo chyba wszyscy go lubiliśmy, bo był ogromnym przyjacielem Polski. Nie wiem, czy wśród Niemców od Ottona III był ktoś bardziej przyjaźnie nastawiony do Polaków, a jak nam się podobało, jak coraz lepiej, coraz lepszą polszczyzną już osił te swoje sympatie. I właśnie więc uderza to ten przykład, to, że akurat jego tak potraktowano w tej gazecie, to jest tym bardziej prosto oburzające. I to pytanie, słuchacze, także panie profesorze, kupować, nie kupować. No ja uważam, że podejmować decyzje. Jakby się zaczęły reakcje właśnie tego typu, że przestano by kupować, to miałoby sens. Tym bardziej, że pojawiło się, jest już tych tygodników na przykład na stronie prawicowej coraz więcej, doszły ostatnio. I ja bym zachęcał, żeby w tych naszych, żeby powstał jakiś prawicowy tygodnik. No a ciekaw jestem, czy na przykład Janusz Korwin-Mikke, który ostatnio wyróżnia się przeróżnymi nieciekawymi rzeczami, na przykład nazwał Traugutta zbrodniarzem wojennym, terrorystą i tym podobne, i ciągle pisuje Van Gogha. Zresztą od razu pośpieszył do bojkotowanego, uważam, że jak odeszło 35 dziennikarzy. Czy zrezygnuje? Czy ktoś z współpracy Van Gogha? To też byłby znaczący gest w tej sytuacji, gdyby pokazano, że nie godzi się z taką linią, z takim obrażaniem uczuć chrześcijańskich. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Niech będzie pochwalony Chrystus Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie ojca prowadzącego i znakomitego profesora Nowaka. Ja mam takie uwagi. Jak panu na imię? Czesław z Krakowa. Witam panie Czesławie, proszę. Nie wiem, dlaczego tak mało w nauczaniu Kościoła słyszymy o tym, że niestety na dzień dzisiejszy mamy w Polsce ochrzczonych 80%, a katolików to może 20%. Moim zdaniem należy to przypominać, bo jak mówimy o 96%, to również ci, którzy głosują na partie typu PO, SLD, palikotów, też się uważają za katolików. A przecież oni nie postępują jak katolicy i z tego powinni się spowiadać, bo jest to grzech, jeżeli się głosuje na ludzi, którzy potem czynią zło. No bo to, co się wyprawia w Sejmie, to widzimy, prawda? I nawet jeżeli pojedynczy ci kandydaci, ci posłowie próbowaliby się zachowywać przyzwoicie, to za chwilę zadziała znana już doskonale w PO maszyna pod tytułem dyscyplina partyjna i ci ludzie głosują pięknie, niezgodnie z elementarnymi zasadami, wymaganiami dekalogu i nauki Kościoła. Niestety, ale niech są tutaj też pomocni niektórzy hierarchowie i kapłani. No ja z ogromnym żalem kiedyś kupiłem specjalny, jedyny numer Angory, gdzie na stronie tytułowej był ogromny napis, a prymas Glęcz, telewizja Trwam, nie jest katolicka. A pod spodem był widok posła przeglądającego literaturę pornograficzną w Sejmie. No więc w takim zawarzycie. Arcybiskup Michalik mówi mi, że nie wierzy w zamach. No dobrze, niech nie wierzy. Ale przecież w opozycji mamy błędy pilotów. I czy potem tak można spojrzeć w oczy rodzinie świętej pamięci wspaniałego pilota Arka Protasiuka, jeżeli się mówi, że się nie wierzy w zamach? No bo pozostaje tylko druga wersja, bo o przyczynach tańczy się nie mówi. Błąd pilotów. Mamy w Krakowie takiego młodego biskupa, który... Panie Czesławie, to już są wątki poboczne z panem profesorem. Chcemy wrócić do tego, co zasadnicze i bardzo ważne. Mianowicie dzisiaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy chorują na schizofrenię, panie profesorze. Bardzo często potrzebny jest Kościół do pewnych elementów gry politycznej, kampanii. No ważne, ale to, co pan mówił, na przykład wychodzi... Jakże wiele osób wychodziło po mszy świętej i głosowało na Kwaśniewskiego. No i to są całe sprawy. A propos Traugutta, teraz jego przyjaciel, szorstki przyjaciel Leszek Miller, ujawnił w swym pamiętniku, jakim wysiłkiem musiano blokować prawdę
o tych, nie pamiętam, co to było, trzęsących się lędźwiach, czy co to tam w Charkowie, kiedy pijany nad grobami Polaków, także zamordowanych przez Sowietów. Także tu to jest rzeczywiście brak jakiejś konsekwencji, którą pan słuchacz słusznie zwrócił uwagę, brak jakiejkolwiek logiki postępowania u jakże wielkiej liczby osób. Brak, tu z jednej strony mówią o wierze, ale czują się Polakami, a są raczej nominalnymi Polakami, jak to już kiedyś pisał profesor Cznadel, bo nic nie są gotowi zaryzykować, poświęcić, dlatego żeby w Polsce było lepiej, żeby w Polsce broniono wartości, wiary przodków i w ogóle zwykłych polskich interesów narodowych, żeby właśnie to Polska się rozwijała, a nie była tylko skundlonym, postkolonialnym zapleczem dla różnych krajów Zachodu. I dzisiaj także poruszona, panie profesorze, decyzja Ojca Świętego i zatrważająca sytuacja w mediach. Komentatorzy, którzy nie mają nic wspólnego z Kościołem, są tak bardzo zatroskani o przyszłość Kościoła. No właśnie. I wiadomo, w jakim kierunku by ją wysterowali tutaj. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witam naszego ojca i naszego pana profesora. Kogo witamy? Jak panu na imię, skąd Jerzy, telefon? Jerzy. Witam, panie Jerzy, tak, bardzo proszę. Proszę ojca kochanego, ja tu tak króciutko powiem. Jesteśmy na drodze katolickiej i pismo, które ma w nazwie, no tego pierwszego nie użył, bo by powiedział to mowa nienawiści, powszechnie, tylko powiem. I on zamieszcza takie perfidne zdjęcie ojca Tadeusza, ale jeszcze gorsza ta Angora, nie wiedziałem o tym, że obraziła następcę świętego Piotra. I to powinno być ścigane z urzędu, gdybyśmy mieli prokuratur, wymiar sprawiedliwości taki, już nawet nie katolicki, ale z kulturą przynajmniej jakąś minimalną. To powinno być z urzędu karane i wymiar powinien być jak najwyższy. Takie słowo użyć, przecież to jest hańba na cały świat, nie tylko na Polskę, żeby w stosunku do Ojca Świętego. A w tym tygodniku już napiszę, nie powiem tego pierwszego, bo by powiedzieli, że no i ojca Wiśniewskiego, tam wiele spraw, bo ja wziąłem ten tygodnik pierwszy raz po 30 latach, jak żona przyniosła, to mi o mało nogi się nie ugięły, jak zobaczyłem tylko zdjęcie z pierwszej strony. A no i że Kościół, no i w ogóle ojcu Tadeuszu i to wszystko. Ja wiem, Marysiu, no wiem wszystko, tylko że już nie mogę, bo nie chcę tak zabierać dużo czasu. Tak, bo to jest tyle spraw, no niestety. Dwugłos małżeński się zrobił. No tak, kochany tak ojcze i kochany panie profesorze, no więc była się częste całe. Po prostu no nie mogę tego zmierzyć. No z Bogiem. Bóg zapłać, z panem Bogiem, panie profesorze. No właśnie, akurat jeszcze raz wracam do tekstu Grzegorza Górnego o Benedykcie XVI, że Benedykt XVI uważał, że przyczyną współczesnego kryzysu Kościoła jest fakt, że wielu katolików żyje w duchowej schizofrenii. Prowadzą egzystencję podzieloną, rozdarci między wolą bycia chrześcijanami a światopoglądem sekularnym, który naznacza całe ich życie. W ostatnich wystąpieniach najwyższy dostojnik Kościoła wskazywał, że katolików czeka wkrótce nowa fala ataków. Staną się obiektem zmasowanej krytyki za swój sprzeciw w obronie świętości i nienaruszalności ludzkiego życia. Będzie to presja poparta naciskiem potężnych struktur politycznych i ideologicznych. Chrześcijanie coraz częściej i brutalniej będą zmuszani, by opowiedzieć się wobec świeckiej religii ze swą dyktaturą, z jej dyktaturą relatywizmu. No, ja przede wszystkim bym wzywał do prawdziwej solidarności katolików i stanowczości. Teraz za wiarę nie trzeba cierpieć, tak jak cierpi się jest w Polsce przynajmniej, jak w Chinach, czy w Korei Północnej, czy jak cierpiano w czasach komunizmu, czy nazizmu. Wiemy, ile księży padło ofiarą.
ale warto tym bardziej dawać stanowcze świadectwo wierze. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, halo. Niech będzie pochwalam Jezus Chrystus. Jan Kułach, Calgary, Kanada. Witam Panie Janie. Witam Pana Profesora. Obawiam się, że ojciec Piotr się troszkę pogniewa na mnie, ale muszę coś powiedzieć. Mianowicie, to tak trochę wszystko wygląda, mając na myśli wybory w 2015 roku. To tak wszystko trochę wygląda, że no, biją w ten kościół, próbują zniszczyć, czynią wszystko, pan profesor o tym mówił. A kościół jak ten mały chłopiec do życia, niestety prawie nic. Ja nie widzę innej możliwości. Jest konieczny, aby księża na samym dole, na ambonach, co niedzielę o tych sprawach mówił. Jest absolutnie to niestety. To jest jedyna ambona, jedyna platforma, gdzie coś może dotrzeć do narodu. Słuchacze Radia Maria i Telewizji Trwam, to jest chyba trochę za mało, żeby wygrać, pomimo ogromnej pracy, żeby wygrać wybory. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, panie profesorze, śledzę pana oczywiście. Dawniej byłem z panem w kontakcie. Muszę panu powiedzieć, korzystając z okazji, e-mail do pana profesora na tym, ten adres Maron, redakcji Maron. Maron, tak, jest. Od lat. Od lat nie pracuje. I o tym chciałem panu powiedzieć. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże. Dziękujemy serdecznie. Nie wszystko dosłyszałem, że ten mail coś, ten e-mail był... Tak, coś... dlatego może powtórzmy, bo może pan Mian ma go źle zapisane, panie profesorze. Maron to jest jak Maria, Adam, Robert, Olga, Natalia, Małpa, Aster, A jak Adam, S jak Stefan, T jak Tytus, E jak Eliza, R jak Robert, .pl. Maron, Małpa, Aster, .pl. Jest na książkach moich zresztą na ogół powtarzany. Natomiast ja zgadzam się, że uważam, że zgadzam się, że należy o wiele większym stopniu reagować na te wszystkie ataki. Kościół nie może być bezbronny. Kościół powinien po prostu dawać argumenty, prostować kłamstwa, ale także stanowczo, nie tylko kłamstwa wrogów, ale reagować na nieprzyjemną dywersję, bo w rodzaju konia trojańskiego u siebie, bo taki tekst jak Dominikanina Wiśniewskiego to jest dla mnie czymś skrajnie szkodliwym i obraźliwym. Bez szacunku chociażby dla hierarchów. Już nie mówię o samym Radiu Maryja. Jestem tu gościem, współpodziałem z Radiem Maryja, ale stosunek choćby taki, tak lekceważący, pouczający mentorsko biskupów w duchu posiadania jedynej prawdy, no jest po prostu to czymś chorym, wyrazem jakiejś skrajnej zarozumiałości. No i potrzebna jest także, panie profesorze, odpowiednia świadomość, bo cóż z tego, że w nazwie gdzieś społeczno-katolicki, prawda, kiedy za Tygodnikiem Powszechnym kryje się odpowiedni kapitał. Wiemy doskonale, jaki to jest kapitał, a zatem nie wszystko, co pięknie opakowane, jest rzeczywiście zawartością mówiącą. No i wiemy, że Tygodnik Powszechny przecież już od lat tracił ogromnie na popularności i był ratowany tylko właśnie poprzez lewicowe siły z Francji. Zresztą tu mogę podać, bo mówimy o smutnych rzeczach. Dla mnie to jest pocieszające, że na przykład Gazeta Wyborcza tak wiele straciła poparcia. Miała kiedyś 600 tysięcy czytelników, teraz ma coś 150 parę tysięcy, więc że jednak ludzie dostrzegli obłudę tego pisma pod kierowanego przez, jak go kiedyś określił ksiądz Henryk Jankowski, supercenzora Adama Michnika.
Drodzy Państwo, dobiega końca ta część naszego spotkania. Audycja minął miesiąc. Gościem programu był pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Dziękuję panie profesorze za to dziękuję spotkanie bardzo. I dziękujemy także wszystkim widzom telewizji Trwam.